Jak to jest być ze sobą dobrze? I dlaczego nam jest tak trudno być ze sobą dobrze? I o tym, co w ogóle metoda Feldenkraisa, jak wiesz, ja jestem na absolutnej fascynacji metodą. Co metoda Feldenkraisa robi z nami, z naszym ciałem, z naszą głową? I żeby słuchający nas usłyszeli, że metoda Feldenkraisa to nie są nudne ćwiczenia, bo dla wielu osób to jest nuda leżenia na podłodze, tylko że to jest zmiana, no wiesz, to czego ja doświadczam, zmiana myślenia, zmiana ruszania się, zmiana w emocjach, w przeżywaniu, w widzeniu siebie. I dlaczego nam tak trudno jest być ze sobą dobrze? Myślę, że po prostu jest mi dobrze ze sobą, bo jestem otoczony fajnymi ludźmi, bo robię rzeczy, które lubię. Które mnie interesują. Ja miałem tak na przykład, że, znaczy ja mam cały czas tak, że nie potrafię się zaangażować w rzeczy, które mnie nie interesują, tak wewnętrznie mnie nie napędzają. I na przykład podam historię z mojego życia. Miałem taki czas po maturze, kiedy nie bardzo wiedziałem, co ze sobą zrobić. Rodzina mnie widziała na studiach medycznych, a ja sobie uświadomiłem, będąc w liceum, że to nie jest mój kierunek, bo dziadkowie byli lekarzami, więc no, ktoś w rodzinie musi być lekarzem. Czyli przekaz rodzinny musisz więc kontynuować. Był przekaz taki, wiesz, od maleńkości wiedziałem, że mam być lekarzem, ale w końcu jak zacząłem sam myśleć, to pomyślałem sobie, nie, ja nie chcę być lekarzem, ale nie bardzo wiedziałem, co chcę robić. Więc spędziłem 2 lata w szkole pomaturalnej na obsłudze ruchu turystycznego, która była bardzo ciekawą szkołą, ponieważ jeździliśmy dużo na wycieczki. Mieliśmy 6 czy tam ileś rajdów takich tygodniowych w czasie roku, gdzie żeśmy po prostu jeździli na wycieczki, więc to było fajne, tak? Ale miesiąc przed skończeniem szkoły uświadomiłem sobie, że ja nie chcę tego robić więcej, ponieważ to mnie już naprawdę bardzo ograniczało, tak wewnętrznie dusiło. Ja siedziałem na tych lekcjach i tak pisałem sobie, pamiętam, na kartkach, ja tu nie chcę być. To był taki bardzo jasny przekaz, tak? I na miesiąc przed szkołą powiedziałem, okej, ja jednak nie dobiję do tego końcowego portu. I powiedziałem to mojej pani wychowawczyni, ona bardzo się zmartwiła, bo już lubiliśmy się, ale ja powiedziałem, że ja już po prostu tutaj nie wytrzymam więcej w tej szkole i że oni powiedzieli, przyjdź, tylko wystarczy, że przyjdziesz na egzamin i to tyle. Ja powiedziałem, i wszyscy mówili, nie szkoda ci tych 2 lat? A ja mówię, nie, było świetnie przez te 2 lata, ale wiem, że nie chcę tego robić więcej i szkoda mi tego miesiąca. Więc ze mną takie, że jak ja mam coś, chyba trochę mam ten luksus, że mogę robić rzeczy, że znalazłem rzeczy, które mają dla mnie sens, które czuję, że są wartościowe i które lubię robić. Ja lubię w ogóle ruch, tak? Więc też ta medycyna była troszeczkę tak we mnie została poprzez to, że zostałem na rehabilitacji, tak? Ale jednak rehabilitacja ruchowa, czyli był ten element ruchu. Chociaż w ogóle w rehabilitacji nie ma za dużo ruchu tak naprawdę teraz, to nieważne. No tak, ale mówisz fascynującą rzecz, której ja też doświadczam i też doświadczam dzięki lekcjom z tobą. Mianowicie mówisz, mam ten luksus, że nie robię rzeczy, których nie chcę robić. I pamiętam, jak zaczęłam pracę z tobą, to kilka rzeczy mnie w ogóle zatrzymywało, ale jedna z nich jest taka, że w lekcji Feldenkraisa to my decydujemy, kiedy przestajemy ją robić. Czyli ty zawsze mówisz, słuchaj swojego ciała i posłuchaj, że jeżeli już masz dość albo nie chcesz, to tego nie rób. Dlaczego to jest tak ważne z punktu widzenia, wiesz, w ogóle pracy z ciałem, no i właśnie z byciem w życiu, nie? Wiesz, no to jest w ogóle i ważne, ale też to jest ciekawe obserwować, jak różnie z to mamy, wiesz. Ja mogę, jak jestem na warsztacie i prowadzę warsztat, na podłodze jest 20 osób i powiem, kieruj się swoim własnym widzimisię, w tym tak ogólnie rzecz biorąc, to znaczy zatrzymaj ruch, kiedy czujesz, że go potrzebujesz zatrzymać, to ja widzę, że im dłużej ktoś praktykuje, tym ma większą na to zgodę, ale początkowo jest ogromny opór przed tym, żeby przestać ćwiczyć, jeżeli nie padnie taka instrukcja. Ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do sterowania z zewnątrz. A ta metoda uczy nas również tego, że jest okej nie słuchać tego głosu z zewnątrz, tylko posłuchać swojego głosu jako tego nadrzędnego.
Więc dajemy sobie takie pozwolenie na to, żeby zatrzymać ruch wtedy naprawdę, kiedy ja poczuję, że potrzebuję tego ruchu w swojej dawce, tak? Czyli potrzebuję zatrzymać wtedy, kiedy ja czuję, że okej, mam dosyć ruchu. Mam dosyć, bo mnie albo zmęczył, albo mnie znudził, albo mnie zirytował, albo różne rzeczy, tak? Ludzie przychodzą na zajęcia z takimi różnymi swoimi wyobrażeniami, przekonaniami, że jak spotykają się z ruchem, czy to małym, czy dużym, to się wiele różnych historii wewnątrz nas zaczyna odgrywać. Także każdy sobie swoją własną historię opowiada w czasie lekcji, prawda? Ale ten element zewnętrznego sterowania, zresztą Feldenkrais, myślę, że bardzo to był dla niego istotny, nie chcę mówić najistotniejszy, bo czasem tak mówię, o najistotniejsze w metodzie jest to i to, a potem mówię coś innego, więc tych najistotniejszych elementów jest więcej niż jeden i dla każdego może być inny, ale było to, żeby człowiek przestał być zewnątrz sterowalny, tak? Czyli żeby naprawdę uwierzył w swój własny wewnętrzny autorytet. I właśnie. I to uwierzenie w swój wewnętrzny autorytet jest dla współczesnego człowieka najtrudniejsze, bo wiesz, ty nawet w czasie lekcji mówisz, nie czekaj na moją komendę, jeżeli poczujesz, że chcesz odpocząć, to odpocznij, ale zobacz, jak nam jako ludziom jest trudno w ogóle dać sobie pozwolenie na odpocznij, dać sobie pozwolenie na to, wiesz, jak czegoś nie lubisz, to tego nie rób. Ty jesteś drugim nauczycielem w moim życiu, który mówi, jak czegoś nie lubisz albo cię irytuje, to porzuć to, nie rób tego. To samo mówi mój nauczyciel angielskiego też. To powoduje, że ja z fascynacją uczę się od jakiegoś czasu, wiesz, angielskiego, bo nagle ktoś mi powiedział, jak coś cię irytuje, to nie jest dla ciebie, a my jesteśmy tak ponadużywani, nie? I to potem powoduje, że jeśli dobrze rozumiem, to sprawdzam z tobą, że dlatego my mamy tak dużo napięć w ciele, bo my robimy rzeczy, które nam nie służą, ale napinamy się, bo autorytet mówi rób dalej, działaj, nie? Bądź w ruchu, bądź... nie wiem, w pośpiechu, możesz więcej. Albo bądź, ale wiesz, ten zewnętrzny autorytet mówił też, bądź nie w ruchu, wiesz, bo ten zewnętrzny autorytet był od takiej naszej maleńkości, wiesz. Jak ja patrzę teraz na dzieci, jak dokazują w domu, wiesz, ja jestem bardzo otwarty na eksperymentowanie moich dzieci, ale wiesz, czasem myślę, że okej, enough is enough, wystarczy tej, wiesz, rozruby w domu. I wtedy mówimy, wiesz, czasem okej, uspokój się, wystarczy, przestań po prostu robić to, co robisz, bo po prostu rozwalisz dom, a my nie wytrzymamy. I myślę, że większość rodziców może mieć takie sytuacje, z wyjątkiem tych rodziców, którzy mają takie dzieci, które po prostu są z natury bardzo spokojne i grzeczne i nie jest to coś wbrew nim, tylko takie po prostu są ułożone. Ale my mamy bardzo żywe dzieci w domu i też zmagamy się trochę z tym. Ja mam dużą tolerancję na rozrabianie moich dzieci, ale też czasem nie. Więc to, do czego zmierzam też, że my to słyszymy od maleńkości i że każda rzecz, która się wiąże z tym, że ja muszę porzucić to, co jest wewnętrzne, mam jakiś wewnętrzny impuls i ten wewnętrzny impuls może być do działania, może być do niedziałania, tak? Ale jeżeli ja mam jakiś zewnętrzny autorytet, na przykład rodzica, od którego moje życie jest zależne, jak jestem takim maleńtasem, to ja zrobię wszystko, żeby się dopasować do tego rodzica. W związku z czym porzucam część siebie na rzecz tego, żeby być z rodzicem. I to tworzy wewnętrzny konflikt, który, nie chcę mówić zawsze, bo nie wiem, co jest zawsze, tak? Ale myślę, że najczęściej jest związany z wewnętrznym napięciem. I myślę, że my na naszej drodze życiowej, tak, każdy jakąś już drogę przeszedł od momentu bycia małym do teraz, miał dużo takich sytuacji w życiu, gdzie spotkał się z zewnętrznym autorytetem. Niektóre były bardziej ważne, niektóre były mniej ważne, ale jakiś zewnętrzny autorytet, który narzucał coś albo oczekiwał czegoś, co nie było zgodne z naszym wewnętrznym impulsem, tak? I to zrodziło konflikt, a ten konflikt stworzył napięcie, tak? Sytuacje w pracy, tak? Chcę być w pracy, nie chcę być w tej pracy, ale wiem, że muszę być w tej pracy, bo na razie nie mam innej, ja muszę utrzymać rodzinę, nie? I idę do tej pracy i codziennie czuję, że idę w miejsce, w którym nie chcę być, tak? Ale no to każdy sobie może swoją historię, wiesz, relacje, praca, szkoła, rodzice, dzieci,
dopisać, prawda? Ale jest coś, że gdzieś mnie ciągnie, ale jest jakiś impuls, który mnie jednocześnie hamuje. I to tworzy we mnie taki węzeł, który się niezmiennie wiąże z tym, że jakaś część mnie jest zamknięta, tak? Że tworzy się napięcie. I to napięcie, mówimy o napięciu, ale to napięcie ma bardzo fizyczne przełożenie, to znaczy one się wiąże z napięciem mięśni, tak? I potem kładziemy się na podłodze w jakiejś tam konfiguracji, gdzie to jest podniesione, tam to jest skrzywione, to jest skręcone. I oczywiście mogą być różne historie, wypadki, skręcenia, różne inne tam rzeczy, tak? Ale wiele z tych rzeczy, które się objawiają nam na podłodze, gdy leżymy i uważnie przyglądamy się sobie i zajmujemy się sobą w ruchu, jest wynikiem tych spinek wewnętrznych, które żeśmy sobie kiedyś pospinali. Nie wiemy już kiedy, często, nie wiemy w jakich okolicznościach, ale potem leżę na podłodze i czuję, że tu jest spięcie. Ładne jest to, co powiedziałeś, że są skręcone albo podniesione, albo jakoś wykrzywione i to można by było też porównać do życia, nie? Że kiedyś nas skręcono z tej drogi, która była bardzo nasza, albo podnoszono nam ambicje, wiesz, te wszystkie komunikaty, zrób więcej, postaraj się więcej, nie? Albo coś nam właśnie przygnieciono i w związku z tym to się zapisuje w ciele. To co takiego my robimy na tych lekcjach Feldenkraisa, że my możemy to, no właśnie ten konflikt wewnętrzny, to napięcie wewnętrzne zacząć rozładowywać poprzez ciało, no bo wiesz, ciało jest mądre, wszystko tam mamy zapisane i teraz na czym polega ta wyjątkowa, ja wiem na czym polega, ale ty powiedz też, bo wiesz, tego fascynująco opowiadasz, ta wyjątkowość, że wiesz, że podczas lekcji, podczas której wiele osób mówi, kurde, prawie nic nie zrobiłem, ten gość cały czas mówił, odpocznij, zrób mniej, a wstaję i wiesz, i nagle ja czuję, że ja mam luźne łopatki, które wcześniej były, wiesz, taką moją niemalże zbroją. Co tam takiego się dzieje? Dzieje się wiele rzeczy tak naprawdę, tak? To znaczy jedna rzecz to dajemy sobie czas dla siebie, tak? No właśnie. To jest godzinę. To całą godzinę dajemy sobie, no różnie, tak, czasem, ale lekcja trwa mniej więcej godzinę, taka pełnowymiarowa. Ja nie mówię godzinę, bo to jest szaleństwo dla wielu ludzi, których próbuję namówić na Feldenkrais, oni mówią, Jezu, Aga, 60 minut dziennie? Czas dla siebie, to ważne. Ale nie mówimy nawet, wiesz, codziennie, tylko 60 minut raz czy dwa razy w tygodniu, wiesz. No fajnie by było codziennie, bo czemu nie dać sobie godzinę codziennie, wiesz, ja nie mówię, że akurat na Feldenkraisa, ale wiesz, no czemu nie, tak, ja bardzo lubię sobie dać codziennie 60 minut na Feldenkraisa, uwielbiam to, ale dajemy sobie czas dla siebie, tak, to jest pierwsza rzecz, to co się dzieje, tak, kładę się na podłogę i to jest czas dla mnie. Oczywiście, że w głowie się rzeczy różne dzieją, tak, że wiem, że jak ta godzina się skończy, to coś innego wydarzy, więc to nie jest tak, że się wiele osób potrafi, ale wiele osób też nie, to, że się wyłącza natychmiast z tego, co ze świata, w którym jest zanurzona, tak, ale to jest czas dla nas przez tę godzinę, tak, to jest jedna ważna rzecz i samo już to jest ważne, ale druga rzecz, albo nie tylko druga, jest ich więcej, tak, to jest to, że zanurzam się w ruch, który wytrąca mnie z moich dotychczasowych szlaków neuronalnych, jeśli chodzi o ruch. Tak? Mm-hmm. Ruch jest manifestacją napięcia w naszym układzie nerwowym. Tak? To znaczy, jak robię teraz ruch ręką, to ten gest ręką, to jest to wynikiem aktywności mojej kory z tej strony mózgowej, gdzie impulsy wychodzą, przechodzą sobie do ręki i ja robię taki gest ręką, tak? Jeżeli zdecyduję, że chcę mieć rękę tak, to ona jest tak, jak zdecyduję, że chcę mieć rękę tak, to ona jest tak. I to jest bardzo prosty mechanizm, tak? I teraz, jeżeli ja kładę się na podłogę i na podłodze i słyszę komendę zrób ruch, który jest dla mnie nowym ruchem, to ja muszę wyjść z moich utartych ścieżek. Tak? Bo to, co my sobie robimy w życiu, to my sobie w dużej mierze przecieramy szlaki przez życie. Tak? To znaczy idziemy utartymi szlakami, bo to jest dla nas łatwiejsze i to jest zrozumiałe. Tak?
Wykonuję ruchy, które wykonuję w taki sposób, a nie w inny, bo to już jest dla mnie wygodne, sprawdzone i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym też jakby zakres ruchów jest dosyć ograniczony w porównaniu z tym, co jest dla nas w ogóle dostępne. Tak? Wykorzystuję tylko niewielki ułamek tego zakresu, tego potencjału, tych możliwości, które we mnie drzemią. A Feldenkrais, geniusz Feldenkraisa między innymi polegał na tym, że on wziął 45 minut, 60 minut czasu i w ten czas wpakował coś, co transformuje nasze połączenia nerwowe. Tak? Powiedział w tym czasie, ok, połóż się na podłodze i zrób to i zrób tamto, a ty kładziesz się na podłodze i myślisz, jak to? Tak? Bo to zabiera nas w ruch, który często jest prostym ruchem, ale jest często bardzo innym ruchem. W związku z czym my tworzymy inne neuronalne połączenia, nowe, które teraz jest bardzo modne słowo neuroplastyczność, tak? Jest tak. Dużo, na szczęście jest mnóstwo wspaniałych i potwierdzających to zjawisko badań, że następuje neurogeneza w całym naszym jeszcze w dorosłym życiu i że to jest jedna rzecz, ale że są połączenia, które się tworzą, no jakby tworzymy nowe szlaki nerwowe w naszym układzie nerwowym, tak? Więc to się dzieje, a żeby zrobić, stworzyć jakąś nową ścieżkę nerwową albo wykonać jakiś nowy ruch, to bardzo często muszę porzucić to, co było wcześniej, tak? Ponieważ mięsień jest prostym urządzeniem. Mięsień potrafi się napiąć albo przestać się napinać. Więc jeżeli ten mięsień jest już napięty, to może przeszkadzać nam w zrobieniu nowego ruchu. Jeżeli chcę zrobić nowy ruch, to często to, co było napięte wcześniej, muszę porzucić. Często dzieje się to świadomie, często dzieje się to na zasadzie mechanizmów neuronalnych poza moją świadomością, najczęściej. Więc jak lekcja prosi mnie, to znaczy lekcja, scenariusz lekcji jest taki, że mam zrobić ruch, którego nie robiłem wcześniej, to żeby zrobić ten ruch, muszę pożegnać się z tym, co było wcześniej. Więc te napięcia, które mam w sobie, idą sobie gdzieś na bok, choćby na chwilę i wtedy nawet na chwilę doświadczam siebie w sposób, w jaki nie doświadczałem siebie wcześniej, tak? I mam często taki moment, aha, to jest to, to jest ta przestrzeń w klatce piersiowej, to jest ten nowy ruch na przykład, tak? To jest ta nowa jakość ruchu i to jest to nowe doświadczenie, że ja stoję i czuję się, okej, w takiej skórze jeszcze nie byłem, tak? Więc to się dzieje przede wszystkim na poziomie neuronalnym, tak? Przez to, że mam taki układ nerwowy, który słucha moich komend i wykona to, o co proszę. Oczywiście bardzo często kładę się na podłogę i nie potrafię zrobić ruchu, bo on jest skomplikowany, bo nie potrafię ogarnąć tych setek mięśni, miliardów komórek nerwowych, które tym zarządzają i które są odpowiedzialne za te wszystkie nowe szlaki nerwowe. Nie to, że to jakoś świadomie się dzieje, ale jeśli chcę sięgnąć, to jest świadomy kierunek, tak? A układ nerwowy się zajmuje już tym wszystkim, co jest w tle, tak? Za kulisami robi swoją robotę. Więc czasem po prostu są to trudne ruchy i czasem niewykonalne za pierwszym razem. Mhm. Sobie dłubię i za każdym razem odkrywam jakiś nowy kawałek siebie. Także potem na koniec lekcji czuję, że leżę na przykład pełniej na podłodze, tak? Tak. Co jest wynikiem tego, że mięśnie, które były napięte, puściły swoje napięcie, by zrobić miejsce dla nowych konfiguracji, dla nowych możliwości w naszym ciele. I leżę tak, jakbym trochę był rozprasowany na podłodze, ale leżę tylko też dlatego, że pozwoliłem sobie na robienie mniej. Tak? To robienie mniej jest tutaj... No, do robienia mniej zaraz dojdziemy, bo ja bym chciała zebrać to, co powiedziałeś, było przepięknie, to powiedziałeś, wiesz, bo rozmawiamy o tym, jak być ze sobą dobrze. To taką zrobiłeś płynną receptę, czyli po pierwsze, miej czas dla siebie. Po drugie, zacznij obserwować, co ty robisz w ogóle ze sobą. Nie? Po trzecie, zostaw stary schemat. Ja bym tu jeszcze dodała swoje, zostaw starego człowieka. A sprawdź, jakby ci było w nowym, czyli tak. To jest to doświadcz siebie nowego i zdecyduj, wiesz, bo my bardzo rzadko, fajnie powiedziałeś z tą ręką, nie, że my rzadko decydujemy, jak ja chcę tę rękę ruszyć. Ona, my jesteśmy w tak silnych nawykach, że ta ręka, ona już się rusza tak jak, no właściwie trochę jak ona decyduje, nie, jak to moje ciało decyduje,
bo ja mu nie daję czasu. Mhm. Kolejny element tej recepty, który ty powtarzasz na wielu lekcjach, to bądź dla siebie czuły i delikatny. I teraz powiedz, dlaczego to jest ważne, żeby zrobić mniej? Bo to dla mnie to było najtrudniejsze w lekcjach Feldenkraisa, kiedy ty mówiłeś, zrób mniej. I ja na początku mówiłam, ale jak to mniej? Ja tu przyszłam ćwiczyć. Co ty mi tu rozwalasz schemat, że mniej? Dlaczego to jest ważne? Hmm? Bo jak robimy mniej, to czujemy więcej. O, to ciekawe. No, tak po prostu. Tak po prostu. Można by na tym skończyć, tak? Ale nie, ale opowiedz. To znaczy tak, jak ja, jest jasno, tak? Rozmawiamy w dzień, tak? Jak ja bym tutaj zapalił zapalniczkę, czy zapaliłbym zapałkę, to nie zobaczylibyśmy na ekranie, że się nagle zrobiło jaśniej, tak? Ponieważ dostępne światło tutaj otaczające jest na tyle jasne, że to nie zrobiłoby różnicy, tak? Gdybyśmy rozmawiali i rozmawialibyśmy w ciemnym pomieszczeniu, to sama dawka dodatkowego światła zrobiłaby różnicę, tak? Ponieważ impuls wyjściowy światła byłby na tyle mały, że ta ilość światła by zrobiła różnicę, tak? Bo tak działają nasze zmysły i to się takie wydaje oczywiste, jeżeli mówimy o wzroku i o na przykład jasności pomieszczenia, ale w zmyśle kinestetycznym robi się tak samo, to znaczy w zmyśle kinestetycznym, czyli w poczuciu naszego ciała, tak? Jeżeli ja bym trzymał cegłę i na niej położył 10-groszówkę, to nie poczułbym różnicy, tak? Bo wyjściowe napięcie potrzebne do utrzymania ciężaru cegły jest tak duże, że ten dodatkowy impuls 10-groszówki byłby za mały, żebym poczuł różnicę. Tak? Mm-hmm. Jakbym tu położył jedną 10-groszówkę, a potem dołożyłbym drugą, albo miałbym kartkę papieru i na niej położył 10-groszówkę, to poczułbym różnicę, bo ten wyjściowy impuls jest na tyle mały, że czuję różnicę. W związku z czym, jak robię mniej w metodzie Feldenkraisa, to daję sobie na szansę, żeby poczuć więcej. A wtedy, jak czuję więcej, to daję sobie szansę na to, żeby poczuć różnicę. I wtedy mogę kierować sobą z dużo większą precyzją. Niejako kalibruję swój układ nerwowy do napięć o niższej intensywności. Wtedy, jak leżę na podłodze i robię jakiś ruch, to mogę w tym wyciszonym układzie nerwowym poczuć coś, czego nie czuję na co dzień. Tak? Jeżeli mam jakieś napięcie, które mi przeszkadza być w pełni ze sobą w ruchu, to wtedy mogę to napięcie zidentyfikować i dopiero wtedy mogę spróbować coś z nim zrobić. Tak? Jeżeli na przykład jestem w takim codziennej mojej gonitwie i mam tak barki, to nie czuję tego, ale jak się położę na podłodze i pozwolę mi opaść i zrobię mały ruch podnoszenia barku, opuszczania barku, to sobie zauważę, o, to jest ten ruch, który robię na co dzień, tak? Ciekawe, że go nie czuję na co dzień, tak? Ale jak dam sobie pozwolenie na to, żeby robić mniej, to nagle zauważam rzeczy, które się dzieją, ale których na co dzień nie wyłapuję. To barki to jest moja fascynacja od tygodnia. Faktycznie przestałam je unosić, ale powiedziałeś teraz o dwóch rzeczach, czyli żeby być ze sobą dobrze, to dobrze jest wyciszyć wszystko naokoło, żeby w ogóle być ze sobą, nie? Dla mnie to też było trudne na początku, przyznam się szczerze, że jakby na lekcjach Feldenkraisa nie ma muzyki, wiesz, że to jest tak, ja jeszcze mieszkam na wsi, gdzie tutaj naprawdę samochód jedzie raz na dobę, więc ja jestem w totalnej ciszy i ja po prostu się rozkochałam w ciszy też dzięki lekcjom, bo tak to wiesz, jak się szwendam po domu, to zawsze jakaś tam drobna muzyka leci, czyli w ogóle jest też szansa na takie w ogóle spotkanie ze sobą, ale jeszcze jak mówiłeś o tym zapalniczce, nie? To ja sobie pomyślałam o tym, tak mi przyszła taka metafora, rozsmakuj się w tym, co drobne, nie? Że my żyjemy w świecie, w którym wiesz, no, rzadko jesteśmy głodni, jemy dużo, mało się tak zatrzymujemy na smakowaniu. Mhm. Ja jak do niedawna puściłam w piątki, czyli nic nie jadłam i wiesz, siadałam w sobotę do śniadania, to śniadanie było zupełnie inne, że ja nawet zauważyłam, że ja je jem wolniej, że ja jakoś tak czuję ten smak zupełnie inaczej, nie? I że to pozostawanie ze sobą w tym zrób mniej i delikatniej, to jest rozsmakuj się w tym, co jest twoim potencjałem do zmiany, nie? I niech to się rozejdzie. Mhm.
Tak, zgadzam się, ale jednocześnie pamiętajmy, że życie nie jest tylko w tej mikroprzestrzeni. Nie można życia smakować nie tylko i bycia sobą, ze sobą, nie tylko w tej mikroprzestrzeni. Tak? Ja lubię, ja w ogóle wyszedłem jakby z dużego ruchu, tak? Z szybkiego ruchu. U ciebie można szaleć z tymi potrawami. Z intensywnego, nie, bo to dla, wiesz, na przykład trafiłem na metodę Feldenkrais. Ja często powtarzam, że dla mnie było, myślę, zbawienne to, że ja się zapisałem na trening Feldenkraisa bez zrobienia ani jednej lekcji, na 4-letnie szkolenie, bez zrobienia ani jednej lekcji wcześniej. Nie poszedłem na ani jedną lekcję indywidualną, ani jedną lekcję grupową, żeby doświadczyć tego, żeby zobaczyć, czy mi się to podoba. W ogóle mi to nie przyszło do głowy. I to jest szaleństwo. Ja nie wiem, czy ktoś jeszcze inny takiego przeszedł przez taką drogę. Myślę, że większość osób zdecydowana najpierw, znaczy u mnie na treningu na pewno nie było nikogo. Tak jak ja siedziałem na, pamiętam, w San Rafael w Kalifornii, na sali, gdzie było nas 80 osób i wszyscy się przedstawiali, to ja powiedziałem, cześć, jestem z Polski, nie mam pojęcia o metodzie Feldenkraisa, nigdy jej nie robili. I wtedy wszyscy na mnie popatrzyli i tak pomyśleli sobie, co ten gość tu robi, tak? O czyli od początku byłeś wyjątkowy, no wspaniale. W ogóle, dlaczego on tu przyszedł, skoro nie wie, co to jest, tak? Ale ja myślę, że to dla mnie było zbawienne, ponieważ ja zawsze lubiłem robić rzeczy na 200%, tak? Jak jechałem na rower i wszyscy chcieli już odpocząć, to ja mówiłem, jedziemy, bo ostygniemy, wiesz? To było takie moje hasło. Ja nie ale potrafiłem... tak ma większość ludzi, Jacku, w tej chwili w kraju, wiesz, wie. Więc jak gdybym ja trafił na jedną lekcję, gdzie byłoby takie o... przez godzinę, to ja pewnie szlak by mnie trafił i bym nie, nie byłoby mnie tutaj. Ale ponieważ już się zapisałem na ten, wiesz, pierwszy segment, 2 tygodnie leżania na podłodze, to leżałem na tej podłodze i się tyle rzeczy we mnie zadziało, że tak się zmieniła jakość ruchu, że ja od razu wiedziałem, że to jest moja droga, tak? I to było wspaniałe. Ale też pamiętajmy, że możemy doświadczać życia w super szybkości. W rozmachu, tak. I to, co myślę, że zresztą sam Feldenkrais też nie był taką amebą, co by się tylko rozmemłała na podłodze i leżała i nic nie robiła. On był człowiekiem czynu, to był wojownik, jakich mało, myślę. Ale to, co zauważył, że jak zmniejszymy intensywność i zmniejszymy tempo, to otwieramy sobie zupełnie nową furtkę do tego, żeby uczyć się dużo wydajniej. A dla niego metoda Feldenkraisa przede wszystkim, albo w dużej mierze, była ścieżką do tego, jak doskonalić proces uczenia się. Więc to zmniejszanie, to o czym mówiłem wcześniej, intensywności, jest daniem sobie, otwarciem takiej furtki, w której zaczynam obserwować różnice. A to jest dopiero ścieżka do tego, żebym zaczął się uczyć, bo jak nie czuję różnicy, to nie wiem, to tak trochę strzelam na ślepo. Ale jak czuję różnicę, że siedzę bardziej na lewym pośladku albo na prawym pośladku, albo że jeden ruch jest szybszy, drugi ruch jest wolniejszy, albo że tu naciskam mocniej, a tu naciskam słabiej, to wtedy mój proces uczenia się może być takim procesem, którym ja mogę kierować świadomie, a nie jest takim procesem przypadkowym. Ja bym jeszcze poszła dalej, bo otwierasz ładnie nowe szufladki, bo z tym ruchem szerokim to mi się kojarzy słowo, które ty też powtarzasz na lekcjach czasami, że to jest zrób to z gracją, nie? Zrób to tak, żeby to było piękne. A my często te duże ruchy, te takie wysiłkowe ruchy, no mamy takie kwadratowe, wiesz, no bo jak jest wysiłek, no to jest napięcie. Tak. I teraz ja mogę poprzez ćwiczenie, właśnie poprzez kontakt, a doświadczać tej gracji i wiesz, i to jest, wiesz, o tym byciu ze sobą dobrze, to znowu moje doświadczenia z lekcji są takie, jak już teraz to wspaniale przekładam też na życie, bo te lekcje się cudownie na życie przekładają, jak ty mówisz, połóż się, żeby ci było wygodnie, sprawdź, żeby ci było wygodnie. Dla mnie to słowo wygodnie było na początku bardzo strasznie niewygodne, ale ja zobaczyłam, że ja dzięki właśnie metodzie Feldenkraisa, no właśnie zaczynam jeszcze bardziej być dobrze ze sobą, bo ja sprawdzam, czy mi jest, wiesz, wygodnie. Czy mi jest wygodnie na krześle, na którym siedzę, czy mi jest wygodnie, nie wiem, w restauracji, w której jestem, czy mi jest wygodnie z ludźmi, z którymi jestem.
Ale dopiero jak kilkadziesiąt albo może kilkaset, bo już 2 lata z sobą ćwiczę, razy usłyszałam, zobacz, czy jest ci wygodnie. I wiesz, i to ta zmiana tego przekonania, w której ja sobie myślałam, ja nie przyszłam tutaj, żeby mi było wygodnie, ja tu znowu przyszłam ćwiczyć, nie? Że znowu jak to pokazuje, jak trudno jest być ze sobą dobrze, nie? Że w takim sensie, że wiesz, że no nam jako ludziom kojarzy się to wygodnie z takim, no w głowie się poprzewracało, albo czy ja nie jestem paniusią, która wymaga za dużo dla trochę siebie. Trochę z taką nie? słabością też może? Tak. No. Tak, i że może być wygodnie, że może być z rozmachem, że może być z gracją i uwaga, i to wszystko może być bez zmęczenia, nie? Bez nadużywania się. No bo pamiętajmy, że Feldenkrais wyszedł z, poza tym, że był fizykiem, ale to, co go w ten ruch popchnęło, taki ruch, to było judo. Tak. On patrzył z punktu widzenia ewolucyjnego i z punktu widzenia skuteczności działania, tak? Mm-hmm. Jak być skutecznym wojownikiem, tak? Jako judoka, tak? Jak poruszyć się z najmniejszym wysiłkiem, ale żeby osiągnąć maksimum efektu, tak? I są pewne elementy, które, czy właściwości ruchu, które decydują o tym, że ruch jest bardziej optymalny lub mniej optymalny. I my o tym w ogóle nie wiemy, po pierwsze, a po drugie w ogóle się tym nie zajmujemy na co dzień, tak? Bo, no bo kto by w ogóle się tym... Ja czasem mówię, jak ludzie mówią, no dobra, co ja będę miał z tego ćwiczenia Feldenkrais? Ja mówię, no na przykład będziesz się ruszać sprawnie. A co, ja się nie ruszam sprawnie? Wiesz... I nie, no bo to jest bardzo... Sprawny jestem, no. Robię, co potrzeba, no idę do pracy, robię swoje rzeczy, idę pobiegać, popływam, pojeżdżę na rowerze. Sprawnym człowiekiem jestem. I człowiek ma rację, jest sprawnym człowiekiem, wiesz. Ale jak powiesz człowiekowi, że będzie to robił z mniejszym wysiłkiem, to człowiek powie tak, wiesz, że to nie u każdego załapie, jakby ten argument. Wielu ludzi powie, że z mniejszym wysiłkiem, to znaczy, że oszukuję i się nie narobiłem. Trochę tak. Wiesz, jakby, to znaczy, chcę też powiedzieć, że są ludzie, którzy trafiają na podłogę, na lekcje Feldenkraisa i nie zostają. Tak. Wiesz, jest dużo takich osób. Przychodzą na jedną lekcję i stwierdzają, to nie jest dla mnie. Tak? A gdyby zostali na kilka, to by jednak pokochali. Ja myślę sobie, kurczę, to właśnie jest dla ciebie. No. Ale skąd ja mogę wiedzieć, czy to jest dla tej osoby? Ja rozumiem irytację tej osoby, bo ta osoba dostaje po prostu szał wewnątrz, jak leży na podłodze i słyszy, zrób mniej, kiedy wszystkie komórki tej osoby krzyczą więcej, mocniej. Ja nie chcę tu leżeć na podłodze i dłubać się w jakimś mikroruchu, tylko chcę po prostu pójść na całość, tak? Więc jeżeli ta osoba nie pozwoli sobie na chwilę na to, żeby położyć się na podłodze i pomyśleć, okej, okay, chcę iść na całość, ale przynajmniej już tu jestem, to zobaczę, jak to jest robić mniej, to wtedy jest taka osoba, wyjdzie stąd i pomyśle, a wkurzające te zajęcia, tak? Wiesz, bo odpoczywanie jest dla cieniasów, nie? I dla słabych, tak jesteśmy uczeni, że... Pamiętam, jak też jedną taką lekcję z tobą, kiedy ja przeżyłam taki swój wewnętrzny bunt. Oczywiście nie chciałam porzucić lekcji, bo już wtedy kochałam i lekcję, i ciebie, i Feldenkraisa, już mężczyznę mojego życia. Ale jak ty powiedziałeś, sprawdź, czy możesz to zrobić sprytniej, czy możesz ten ruch wykonać inaczej. I ja miałam w głowie, ale sprytniej to znaczy, że będę oszukiwać, nie? Aha. Właśnie, że wiesz, że bycie sprytnym, właśnie szalenie mi się podoba to, wiesz, to bycie wojownikiem, nie? Że ja dzięki lekcjom, dzięki poznawaniu siebie, dzięki odkrywaniu potencjału swojego ciała, nie? Ciała, też umysłu, no bo to przecież jak tu fantastycznie głowa pracuje, to ja mogę być sprytna w życiu, ale to jest znowu wbrew powszechnym przekonaniom pod tytułem zdolny, ale leniwy. Powinieneś się uczyć więcej. Ale po co? Po co mam się narabiać, jak ja to mogę zrobić właśnie sprytnie, zrobić wszystko, a potem sobie sprytnie poleżeć, nie? Być ze sobą dobrze, w zgodzie, w balansie, nie? Tak. To... No, zahaczamy o wiele rzeczy zawsze na lekcji, prawda? I to jest bardzo takie namacalne przełożenie na to, co się dzieje w naszym życiu.
To powiedz jeszcze, bo tak jeszcze na koniec, jest taka jedna rzecz, z którą zostałam z inspiracji z jednej lekcji takiej w Warszawie, kiedy jedna pani powiedziała z taką irytacją, kurczę, dlaczego jest tak trudno zrobić coś łatwo? Nie? Co to jest w ogóle za historia? Czemu jest trudno zrobić coś łatwo? Nie wiem, myślę, że to może nawiązywać do tego, o czym ty wspomniałeś, że jak robimy coś łatwo, to tak jakbyśmy trochę się nie przyłożyli, wiesz. I że mamy tak w głowie, że jak coś jest łatwe, to nie dałem z siebie wszystkiego. A jeżeli człowiek przez całe życie słyszy, zrób więcej, zrób mocniej. Ja jestem po AWF-ie i na AWF-ie warszawskim jest taki wielki głaz i tam są takie mosiężne litery. Citius, altius, fortius. Szybciej, mocniej, silniej, tak? Szybciej, mocniej, wyżej, tak? I oczywiście to też ma swoje miejsce w życiu, tak? Ale wiesz, jeżeli słyszymy cały czas zrób więcej, możesz więcej, daj z siebie wszystko, to potem jak ktoś przychodzi na zajęcia i kładzie się na podłodze i słyszy zrób mniej, to nie daje wiary. Najnormalniej w świecie myśli, że to jest jakaś ściema. I nie kupuje tego przesłania, że zrobienie mniej może mieć jakąkolwiek korzyść, ponieważ to jest tak wdrukowane mocno, wiesz, że trudno się przez to przebić. Więc myślę, że to jest ta duża trudność, że zrobienie mniej wiąże się z tak ogromną, wiesz, zmianą przekonań wewnętrznych. No i to myślę, że to jest, wiesz, ludzie mówią, dlatego jest tak trudno zrobić coś łatwo, zrobić coś lekko, bo to musimy się przekopać przez parę wewnętrznych pomysłów na życie, tak? I to jest jeden z ważnych elementów, z którymi się tutaj spotykamy. I są osoby, które jakby, mimo tego, że cieszy ich metoda Feldenkraisa, to nie wchodzą w to nigdy. Tak, to prawda. Nigdy nie robią mniej, nigdy nie robią powoli. Ja czasem daję takie instrukcje, które są skierowane do konkretnej osoby z nadzieją, że ta instrukcja w końcu jakoś dojdzie. Nie dlatego, żeby zrobić ślimaka z tej osoby, która robi szybko w życiu wszystko, tak? Bo ja też, nie takie jest moje założenie, tylko po to, żeby ta osoba dała sobie chociaż chwilę, takie pozwolenie na to, żeby doświadczyć siebie w inny sposób, żeby miała potem wybór, żeby miała doświadczenie siebie, jak to jest robić ruch szybko, jak to jest robić ruch wolno, jak to jest zrobić ruch mały, jak to jest zrobić ruch duży. Tak? Pamiętam, moja nauczycielka na przykład pracowała kiedyś, która była biochemikiem, z naukowcem, ale też pracowała z dziećmi w szkole i mówi, że był taki chłopiec na zajęciach, który wszystkie modele łamał. Tak? I ona nie wiedziała, o co chodzi w ogóle. I mówi, a weź ty, uściśnij moją rękę. I on uścisnął tak, że prawie jej połamał rękę. Tak? I ona sobie uświadomiła, że ten chłopiec, ona mówi, i zrób, uściśnij mi lżej. I on nie potrafił. Ona sobie uświadomiła, że on nie ma wewnątrz takiego sterownika, który pozwala mu zrobić co z mniejszym wysiłkiem. I ona zaczęła z nim pracować. Mówi, okej, zrób to lżej, zrób to mocniej, sensorycznie. Teraz by dziecko wysłano na zajęcia z integracji sensorycznej pewnie, ale to było jeszcze przed. Więc zaczęła z nim eksperymentować. Ona go ścisnęła za rękę, potem ścisnęła go lżej, zapytała, czy czuje, że to jest lżejszy nacisk. I tak zrobiła z nim taki proces i mówi, że bardzo szybko on się nauczył, jak dotykać rzeczy tak, żeby ich nie łamać. I to nie to, że on chciał łamać te rzeczy. On po prostu nie miał tego doświadczenia, jak to jest być w ciele, które jest nie takie sztywne, nie takie napięte, nie takie siłowe, tak? To jest piękne, co mówisz, bo to jest znowu dokładnie to, co my robimy w psychoterapii, czyli najpierw doświadcz swojego wzorca, zobacz, jaki masz wzorzec, potem poprzymierzaj sobie inne wzorce, czyli zobacz, że możesz tak, możesz śmak, a potem wybierz, być może zostaniesz w starym wzorcu, ale ty możesz wybierać, w czym ci jest dobrze, nie? Ja to zawsze, ponieważ na moje warsztaty, ale chyba na twoje też, przychodzą znacznie częściej kobiety niż mężczyźni, to ja to często po prostu obrazuję przymierzaniem sukienek. No wiesz, no można chodzić całe życie w jednym fasonie sukienki, a można wejść do sklepu i powiedzieć,
przymierze, nie? A my często mówimy, nie, to na pewno nie jest dla mnie, to nie mój kolor, wiesz, to nie mój fason, ale przymierz, zobacz, nie? Jeden, drugi, piąty, dziesiąty i sprawdź, czy na pewno ten inny nie jest twój, nie? I właśnie to bycie ze sobą dobrze, to jest też takie, no i to się dzieje na poziomie układu nerwowego, tak? To się dzieje na poziomie ciała i to się dzieje na poziomie przekonań. To jest to, że ja sprawdzam w ogóle wzorzec, który pasuje do mnie, nie? Czyli jeszcze zostanę na chwilę w metaforze szafy. Jak ja moim uczestniczkom warsztatu proponuję, żeby zrobiły porządek w szafie, to jest takie, no bo wiesz, jest zawsze tak, schudne, były drogie, kiedyś się przydadzą, nie? I kobiety bardzo źle, zauważyłam, że bardzo źle reagują na wyrzuć stare rzeczy. Ale ja zmieniłam instrukcję po lekcjach z tobą i mówię, wybierz tylko te ubrania, które do ciebie pasują dzisiaj. I nagle babki mówią, ty, to było łatwe wybrać to, co pasuje do mnie. Ale niewiele wybrałam. Nie? Co to znaczy? To znaczy, że chodzimy właśnie w starych wzorcach, nie? W momencie, kiedy ja wybieram, to jest to, co mogę sobie w ogóle robić w życiu i to, czego się uczymy na lekcjach Feldenkraisa, to po pierwsze mam zupełnie inną motywację, a po drugie, no właśnie zapraszam całe swoje ciało, cały swój system nerwowy, cały swój mózg do widzenia siebie, nie? Że no żeby być ze sobą dobrze, to trzeba siebie widzieć. To jest to, co ty robisz zawsze na lekcji, nie? Zróbmy mapę ciała. Tak. Przyjrzyj się temu, kim jesteś, co jest dla ciebie ważne, jak ty dzisiaj się czujesz ze sobą, nie? No, bo ten element, wiesz, dzisiaj albo tu i teraz jest też istotny, ponieważ te wzorce, albo te zachowania, albo te bycie ze sobą, okej, jeden wzorzec może mi się przydać w jednej sytuacji, a inny wzorzec może mi się przydać w innej sytuacji. To nie mówimy tutaj o tym, okej, znajdź nowy ruch i porzuć to, co było wcześniej. Oczywiście. To, co było wcześniej, było wypracowane i sprawdzone, tak? Ale i może być w większości sytuacji najlepszym rozwiązaniem, tak? Dokładnie. I super, dobrze to mieć, ale jeśli ktoś potrafi tylko funkcjonować w jeden sposób, no, na tym polega geniusz mózgu ludzkiego, że jesteśmy w stanie przetrwać w każdych warunkach, tak? Dokładnie. Zwierzę rodzi się już z większością zachowań wdrukowanych, tak? I one są wdrukowane i one są niemalże perfekcyjne, ale są w bardzo wąskiej przestrzeni środowiskowej, tak? Człowiek natomiast rodzi się wcześnie z wielkim mózgiem, który mu rośnie i ten mózg się dopiero programuje, tak? Więc środowiskowo się programuje w dużej mierze, w związku z czym my mamy możliwość odnalezienia się w każdym środowisku, tak, w którym oczywiście biologicznie jesteśmy w stanie funkcjonować, tak. No, poza tym, że schodzimy na głębokość kilometra, czyli w łodziach podwodnych i latamy w kosmos, tak. Więc w każdym środowisku, zasadniczo w wielu środowiskach, które nawet są poza naszym naturalnym środowiskiem, jesteśmy w stanie funkcjonować, ponieważ mamy zdolność wytworzenia zachowań, które nam pozwolą to przetrwać, tak. Więc fajnie jest mieć więcej możliwości niż chociażby, niż jeden tylko, jedną ścieżkę, jeden wybór. No. Czyli kolejny element, co zrobić, żeby być ze sobą dobrze, to pozwolić sobie na uczenie się cały czas. Ja mam teraz na warsztatach panią, pozdrawiam, na pewno Ewa będzie nas słuchała, bo zapisała się już do ciebie na warsztaty. I Ewa, jak przyszła na spotkanie, to mówi, ale ja mam 60 lat. To jest w ogóle jeszcze czas dla mnie, żeby coś zmieniać. I Ewa po kilku warsztatach mówi, postanowiłam, że będę tańczyć. O. Ja zawsze chciałam tańczyć. Ale wiesz, już pomyślałam, że już no, to nie mój czas na tańczenie, nie? I ona mówi, odnajduję się, mówi, ja pląsam, ja się bawię, ja żyję, nie? Cudownie. I to jest to, nie? To jest w ogóle, wiesz, to co jest też fascynujące, że jak zaczynamy być w ruchu i spotykać się ze sobą w ruchu, to odkrywamy ten kawałek, który
No, zakopaliśmy na wiele lat, czyli kawałek, wiesz, beztroski, kawałek zabawy, no to, co ja uwielbiam na twoich lekcjach, to jest turlanie się, nie? Kiedy ja się wcześniej turlałam, na litość boską, nie pamiętam w ogóle takiego czasu, wiesz. Dawno, to jest najczęściej czas... Bardzo dawno, Jacku, w ubiegłym tysiącleciu, bardzo dawno. Nie, w tym sensie, że wiesz, że to jest dla nas wszystkich, to jest dawno, tak. Bo to jest ten czas w naszym życiu, który już jest poza naszą pamięcią, wiesz. Tak. Czas tak. na turlanie jest jak mieliśmy roczek. Tak, i bardzo często potem już tego nie robiliśmy. Tak, i wiesz, i ten element pozwolić sobie na zabawę, pozwolić sobie na beztroskę, wiesz, nie czekać, że będzie wesele w rodzinie, albo będzie Sylwester i ja się wtedy będę bawić, tylko że ja, kurczę, mogę się bawić, wiesz, mogę zdjąć buty i pobiegać po trawie, albo mogę się powygłupiać, mogę potańczyć, gotując obiad, nie? Ten kolejny element, który się odkrywa dzięki no lekcją z tobą, nie? Że jest taki kawałek pod tytułem głupawka w ciele, przyjemność z zabawy, tak. No i pozwalanie sobie na tą zabawę. I nawet jeśli, wiesz, ja sobie myślę, że nawet jeśli ktoś sobie na to pozwoli tylko dwa razy w tygodniu przez tę godzinę lekcji, a nie przeniesie tego na życie, to jest o 100% więcej niż my sobie pozwalamy, wiesz. Będąc smutnymi żołnierzami korporacji bardzo często. No, tak. Być ze sobą dobrze, to się bawić ze sobą dobrze po prostu. A propos tej osoby, o której wspominałaś, że wiesz, że ma 60 lat i jak to jest wiek na naukę tańca? Wiesz, ale... A zabawę w ogóle. Nawiążę, oczywiście, że jest. Pewnie, że tak. Feldenkrais, jak miał 75 lat, to zaczął się uczyć gry na pianinie. Tak? O, potem jego nauczycielka wyjechała i nie miał nauczycielki do gry na pianinie, to postanowił, że zacznie się uczyć śpiewu operowego. Bo chciał się uczyć nowych rzeczy. A akurat ta nauczycielka wyjechała. Wiesz, jakby taki tryb uczenia się nowych rzeczy. Czy to jest gra na pianinie? Super. Jak nie, to czemu nie śpiew operowy, prawda? Ale też na przykład Feldenkrais stał się rozpoznawalny, znany w Izraelu, bo nauczył stać na głowie Ben-Guriona. Tak? Ben-Gurion wtedy miał 70 lat. I nie był człowiekiem jakimś takim sportowcem, atletą. To był polityk, który był zajęty życiem politycznym, tak? Który ciało poświęcał trochę uwagi, ale jakoś chyba nie za dużo, więc, a ponieważ się znali, więc Feldenkrais powiedział mu, nauczę cię stać na głowie i wszyscy mu to chcieli wybić z głowy, żeby stał na głowie, bo kto to widział uczyć się stać na głowie w wieku 70 lat, ale Feldenkrais potem komentował, mówił, słuchaj, stoisz na głowie, zrobiłem to po to, żebyś się doświadczył tego, że, albo żeby pokazać, że możesz się uczyć w każdym wieku i to rzeczy, które wydawały ci się poza twoim zasięgiem, tak? Że o rzeczy, o których w ogóle byś nawet nie pomyślał, że możesz się ich nauczyć, że możesz się ich nauczyć niezależnie od wieku, tak? I potem Ben-Gurion się zresztą nie krył ze swoją umiejętnością stania na głowie i jak się idzie przez Tel Awiw teraz na przykład, czy inne izraelskie miasta, to często widać w różnych motywach, na przykład widziałem na pudełkach z herbatą albo jakiś plakat gdzie Ben-Gurion w shortach stoi na plaży w Tel Awiwie, tak? To jest właśnie ten wątek, kiedy Ben-Gurion się nauczył stać na głowie. Były słynne jego zdjęcia, tak? Bo można się uczyć w każdym wieku. Czyli zbierając być ze sobą dobrze, to tak być dobrze ze swoim dzieckiem wewnętrznym, nie? Bo my w tym Feldenkraisie wracamy do tych ruchów, które są takie dla nas naturalne. Uczymy się być przy sobie, w kontakcie ze sobą. Uczymy się beztroski, radości, łatwości i takiej otwartości na nowe. Szukania nowych rozwiązań, eksperymentowanie, ale chyba jak tak wiesz, jak tak mówię o tym dziecku, to jakoś tak mi to idzie wszystko w kierunku zaufania do potencjału swojego ciała, nie? Że my mamy potencjał do tego, żeby nam po prostu było dobrze ze sobą, ale pod warunkiem, że będziemy chcieli siebie słuchać. Tak się zaopiekować sobą. Tak, być dobrym opiekunem siebie. Tak. Bo to jest w naszym najlepiej pojętym interesie tak naprawdę. Wiesz, z takiego organicznego punktu widzenia ciało o to dba, żebyśmy my po prostu przetrwali.
Tak? A my często sabotujemy to. Tak? Głowa jest w stanie nas odciągnąć od tego wątku biologicznego, żeby było nam dobrze. Ponieważ no, każdy może sobie tutaj zrobić trzy kropki i za nimi sobie napisać swoją własną historię, tak? Gdzie głowa go odciąga od tego bycia dobrze. Czyli my jesteśmy stworzeni do tego, żeby było nam dobrze. Co, nie wiem, do czego jesteśmy stworzeni. Mi tam jest dobrze ze sobą i cieszę się, jak ludzie odkrywają to, że jest im choćby troszeczkę lepiej ze sobą niż było wcześniej, wiesz, małymi kroczkami. I to jest wspaniałe, wspaniała obserwacja i wszystkim życzę. Dziękuję Ci bardzo. Ja też dziękuję. Dzięki. Bardzo miło się rozmawiało. Też tak uważam.